Przedstawione w projekcie rozwiązania zakładają, że praca zdalna zastąpi telepracę. Pozwoli to uniknąć funkcjonowania dwóch podobnych do siebie rozwiązań, co przyczyni się do lepszej jakości prawa i do pewności jego stosowania. Ważne jest również to, że warunki i tryb i zasady świadczenia pracy zdalnej będą ustalane przez pracodawcę i związki zawodowe lub, gdy one nie funkcjonują w zakładzie pracy, to w porozumieniu z pracownikami. Czyli stronom pozostawiono pewną swobodę co do ustalenia zasad pracy zdalnej i będą one mogły dostosować te zasady do swoich indywidualnych potrzeb.